Loża radiowa. W naszym studiu pierwszy nasz gość, z zapowiadania prezydent Kędzierzyna-Koźla, pani Sabina Nowosielska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, pani prezydent. Temat gorący, temat portu, temat, który dzieli, a chyba tak naprawdę powinien łączyć, bo wreszcie obiekt, który przez lata niszczał, powiedzmy sobie, został sprzedany w prywatne ręce. Ale mamy wiele pytań. Jedno z najważniejszych, pytanie o liczbę osób, która znajdzie pracę, bo to jest taki gorący temat jednak wciąż wśród ludzi, miejsca pracy. Mówiło się o tym, że tych miejsc będzie kilkaset, 100 z hakiem, a teraz słyszymy, że 25. Czy pani ma jakieś informacje dotyczące tego, jaka będzie ostateczna liczba tych miejsc pracy? Zanim odpowiem, to bym musiała powiedzieć troszeczkę historii, bo inwestor już w październiku albo w listopadzie 2015 roku mówił, że jako terminal, że tam powstanie terminal, że na terminalu to będzie zatrudnienie na samym początku 25-30 osób, może docelowo będzie to 100 osób, jak już będzie terminal działał, ale ten terminal nie może sam istnieć bez takich współpracy, więc spodziewają się, że razy 3 to będą zatrudnienia wszystkie firmy, które będą zatrudniały i robiły usługi dla portu, bo sam port od początku mówił inwestor. Sam port, sam terminal, to są już wszystko automatycznie jest zarządzane, ale spowoduje to razy 3. Czyli jak na przykład deklarował 30, no to razy 3, to tyle po prostu osób powinno być od razu zatrudnionych pośrednio. Mhm. Czyli nie bezpośrednio w tym miejscu, tylko w firmach zależnych, tak, że bo, tak powiem. Bo to tak? są firmy, które no, będą musiały korzystać z portu i odwrotnie. Terminal będzie korzystał z tych firm. Pani prezydent, właśnie operujemy naprzemiennie dwoma sformułowaniami. Terminal i port. Ludzie mówią, że to będzie terminal, a to nie będzie port. Pytanie, co to jest port? Czy port ma prawo istnieć bez terminala? Gdyż, no oczywiście, no port to jest taki, to co przypływa barka, przypływa statek. No, miejmy nadzieję, że kiedyś przypłynie. Terminal paliw płynnych, bo o to bardziej nam chodzi. Nigdy nie powstało takie słowo terminal paliw płynnych. Terminal chemiczny produktów ciekłych. To jest trochę różnica. No, pani jako chemik na pewno wie o tym więcej niż my. No, dla mnie paliwo to jest tylko i wyłącznie to, co się, no, idziemy na stację i tankujemy, prawda? A to jest, od początku też mówił nasz inwestor, że to jest terminal produktów ciekłych. Czyli na przykład, no, trudno mi powiedzieć, jakie to będą produkty, czy to będzie metanol, czy to będzie, są produkty, które używane są do syntez chemicznych. No dobrze, ale w takim razie ten ruch rzeczny, że tak powiem, będzie mniejszy niż ruch na lądzie. No niekoniecznie. To by się, jakby na przykład inwestor rozpoczął tylko i wyłącznie pracę w oparciu o drogi, to by mu się to fizycznie nie opłacało. Musi mieć kolej i musi mieć tą jeszcze drogę wodną. Wiadomo, że ta droga wodna jest jeszcze nie gotowa. Jest idealnie nasz inwestor wpisuje się w politykę naszego rządu, i który chce użeglowić rzekę Odrą, za którą ja się podpisuję dwoma rękami, bo brałam udział w takich akcji Odra 2006, tak. Odra 2010. Brałam aktywnie w tym udział, no i gdzieś to leżało na półkach. Wreszcie ktoś może w przeciągu kilku lat, bo to też nie powstanie w ciągu 2-3 lat, tylko za ileś lat będzie, miejmy nadzieję, że ta Odra będzie żeglowna. I wtedy na pewno skorzysta z tego nasz inwestor. Ja przypuszczam, że w chwili obecnej to jego numer jeden środkiem transportu będzie kolej, numer dwa drogi, numer trzy i droga wodna. Czy to się zmieni? Na pewno się zmieni w przeciągu kilku lat, bardziej na drogę kolejową i wodną. No to ja jeszcze chciałam o ten transport lądowy, o tę część zapytać. Jak wygląda w tej chwili sytuacja ze skomunikowaniem tego inwestycyjnego obszaru z miastem, czyli tym wyjazdem w stronę ulicy Kłodnickiej? Podpisując umowę przedwstępną sprzedaży z końcem 2015 roku, miasto zobowiązało się, a że wybuduje taki łącznik pomiędzy portem a ulicą Kłodnicką. A żeby ten ruch wzmożony, zwiększony ruch samochodowy nie przejeżdżał przez osiedla. Bo tego, dodajmy, obawiają się mieszkańcy.
Też, ale no my ten łącznik zrobimy, żeby przez te wąskie uliczki, które są na naszym osiedlu, żeby nie przejeżdżał ten transport. To jest nasze zobowiązanie i my rozpoczęliśmy tą inwestycję. Ona i tak będzie, nawet jakby port nie miał działać, to jest bardzo korzystna lokalizacja, nowa droga dla tego osiedla, ale on ma być po prostu połączony, ten łącznik port z ulicą Kłodnicką. W tym roku robimy, no może nie, tak samo dofinansowujemy do remontu, bardzo generalnego remontu ulicy Kłodnickiej, czyli stwarzamy też warunki, żeby to nie były dziury, tylko normalnie dobra droga. To jest część pierwsza. Jeżeli port będzie działał, no na chwilę obecną wiem, że czekają na decyzję RDOŚ-u, później musi być pozwolenie na budowę, to i port, zanim się wybuduje, no to tak liczę półtorej miesiąca, te pierwsze, półtorej roku, przepraszam, te pierwsze może zbiorniki, może większość tych zbiorników powstanie, to wtedy na pewno będzie ten ruch wzmożony. Myśmy rozpoczęli rozmowy tutaj z marszałkiem, żeby zrobić alternatywną drogę. Alternatywną drogę do portu jest taka, jest zagospodarowaniem przestrzennym naszego miasta i województwa polskiego i jest taka droga. I chcielibyśmy nawet partycypować w kosztach zrobienia tej drogi, projektu, jak ona powinna przebiegać, bo to jest też droga, która powinna przebiegać przez kanał i to jest na pewno dodatkowe koszty, ale na pewno podejmiemy się tego. Kosztochłonna byłaby to inwestycja. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy za chwilę. Wracamy do rozmowy z prezydent Kędzierzyna-Koźla Sabiną Nowosielską. 20 lat port stał i niszczał, powiedzmy sobie szczerze. Inwestor jest, a mieszkańcy pytają, dlaczego miasto sprzedaje port bez uzgodnienia jakiegokolwiek z opinią publiczną, nie zapytało mieszkańców o tęże inwestycję. No to jest nieprawda, dlatego że rozpoczęliśmy rozmowy z początku 2015 roku z dwoma inwestorami, tylko że po kilku miesiącach no, stwierdziliśmy, że jeden inwestor chce tam zrobić tylko i wyłącznie skład węgla, bo tak to można było powiedzieć. I jeżeli inwestycje by robił, to tylko i wyłącznie w oparciu o jakieś programy dofinansowane przez Unię Europejską. I drugi inwestor, który no, powiedział, że zainwestuje minimum 300 milionów w przeciągu 3 do 5 lat, który chce zrobić ten terminal produktów ciekłych, następnie terminal kontenerowy, następnie terminal do transportu produktów ciekłych. I z końcem listopada 2015 podpisaliśmy kilka umów. Między innymi była jedna z tych umów, to była umowa sprzedaży warunkowej. I w ramach tej umowy też umowa dzierżawy, w której to inwestor już od połowy, jak tylko wydano mu to, ten teren, to już płacił podatki przez 20 lat. Nikt nie zapłacił podatków. Teren jest kompletnie zdewastowany. Ja już tak powiem, że nawet kawałka metalu tam nie ma, wszystko zostało zdemontowane. Nawet w momencie, kiedy inwestor na takich budynkach, które się rozwalające, dał taką tabliczkę, że zakaz wejścia, już ich na drugi dzień nie było. No to już więcej chyba nie trzeba tutaj tłumaczyć. No, czyli powiedzmy sobie, że mieszkańcy w pani opinii wiedzieli, że jest... Myśmy inwestowali, no przecież była otwarta, mamy sesję online na przekazanie portu do Kędzierzycko-Kozielskiego Parku i też i dalsze jego zbycie. Była i nadzwyczajna sesja w 2015 roku i następnie konferencja prasowa, na której też wszystkie dziennikarze byli, wszystkie były umowy opisywane. Dalej w połowie tamtego roku też zrobiłam konferencję prasową, oficjalną konferencję na terenie portu, żeby też nie wszyscy tam nawet chodzili, więc żeby zobaczyli, jak ten teren wygląda. I pamiętam wtedy, że dziennikarze jedynie co pisali, to to nie wiadomo, czy ten inwestor cokolwiek zrobi. I co teraz mamy? My we wrześniu tamtego roku inwestor złożył wniosek do RDOŚ-u. Do dzisiaj ten wniosek jeszcze nie uzyskał zgody, pozwolenia. On zakładał, że w tym roku rozpocznie już budowę. Wiem, że ma podpisaną umowę z dużym wykonawcą. Z drugiej strony ja nie pamiętam, żeby przyszedł do naszego miasta inwestor przez ostatnie kilka lat, który chciałby zainwestować 300 milionów złotych. Ja wiem, że jest problem, że będzie problem dla mieszkańców, bo będzie zwiększony ruch samochodowy, przynajmniej na ten pierwszy kilka lat, prawda? Ale no, chcielibyśmy mieć inwestycje, ale najlepiej, by te inwestycje były daleko od nas.
No, to na pewno. Mówi pani, że RDOŚ jeszcze nie wydał decyzji. Rozmawialiśmy tydzień temu z panią Alicją Majewską. Ona mówi właśnie o tym, że to nie port, tylko terminal. No to jest tak, to jest terminal i od początku była pokazana, że na terenie portu powstaje terminal. My mamy tam 3 pirsy i na każdym z pirsów powstanie terminal. To znaczy najpierw powstanie terminal ciekły, później kontenerowy, później sypki. Każdy pirs będzie zagospodarowany. Pirs? Co to pirs? Przepraszam, muszę dopytać. No, jakby to pani to wytłumaczyć, to taka część, która jest między dwoma, taki most, który jest, no, most między dwoma akwenami wodnymi. Taki łączący. Taki łączący, tak. Okej, ale port w perspektywie też jest, bo przecież mówimy o tym od jakiegoś czasu, że odwracamy się znowu w stronę rzek, prawda? Ma być ta żegluga śródlądowa bardziej dynamicznie dowartościowana i ten odcinek Odry właśnie, między innymi przy którym byłby właśnie port kędzierzyński, na tym by zyskiwał. Znaczy, to przede wszystkim jest port, no bo pytanie jest port i terminal. No na port to nie jest tylko, że wpływa i wypływa, tutaj będzie wpływał z produktem, rozładowywał się. Ja już mówię o takiej wersji docelowej, jak przynajmniej tak sobie ja wyobrażam, jak to powinno wyglądać, czyli przyjeżdża do portu dana barka, rozładowuje się do zbiornika i wypływa. To jest taka wersja docelowa, prawda? A na pewno w chwili obecnej, to jak rozpoczną budowę i pierwsze zbiorniki powstaną, no to przyjeżdża może samochodem albo koleją, albo, przepraszam, najpierw może drogą kolejową może się zdarzać, że też na początku też i będą drogą wodną dowożone. I to jest też funkcja portu i funkcja terminalu. Zostawiamy port, za chwilę zapytamy o benzen. Prezydent Kędzierzyna Koźla Sabina Nowosielska, teraz już nie port, a temat benzenu. To jest taki temat, który powraca niczym te piki benzenu. Ale dziś zerknijmy jeszcze na początek na wskaźniki jakości powietrza w województwie. Kędzierzyn Koźle, no nie jest źle, choć pojawia się ozon. Jeżeli chodzi o benzen, to na razie jest wszystko w normie. Ale grupa inicjatywna Benzen Kędzierzyn Koźle informuje wciąż, że co pewien czas te piki są wyczuwalne. 1900% to było 9 czerwca, w lipcu na początek też pewne przekroczenia. Jak wygląda w tej chwili sytuacja walki z benzenem bądź poszukiwania tego truciciela? Jest to jeszcze realizowane? Bo mnie się wydaje, że ten temat trochę ucichł. Znaczy nie ucichł, bo podjęliśmy pewne działania, które mam nadzieję zaskutkują. No to, że uruchamiamy, na razie budujemy stację meteorologiczną. Staraliśmy się przez kilka miesięcy, żeby ona rozpoczęła się budowa. No ma być w październiku, listopadzie tego roku ma być stacja meteorologiczna gotowa. Przynajmniej w ten sposób zbadamy róże wiatrów. Piki pojawiają się i to tylko zależy, jak to te procenty. Już nie chodzi o to, jakie to są procenty. Dla mnie, jeżeli pojawia się taki wskaźnik, to już jest niedobrze. Nieważne, czy to jest 1000%, czy to jest, pojawia się. Tylko, że z tym próbowano już wiele lat walczyć. Na chwilę obecną no, mamy tą średnią roczną za 2016 nieprzekroczoną. Ale to wcale nie znaczy, że władze miasta się uspokoiły tą stację meteorologiczną. Teraz czekamy na decyzję, kiedy WIOŚ zrobi te badania chromatografem. To są te badania, które wcześniej ustaliliśmy, że takie będą. No, tam był jakiś problem, bo to miała przez straż pożarną zrobić. Tak, był problem z urządzeniem. Za bardzo skomplikowany WIOŚ nie chciał, no więc tak, mam nadzieję, bo uzgadnialiśmy z panem dyrektorem, że on do końca... No, miał to zrobić do końca czerwca. No, rozumiem, że bo napisałam takie pismo ponaglące, żeby to po prostu zrobił, żebyśmy przynajmniej wiedzieli, jak się rozkłada ten benzen, bo na chwilę obecną mamy jedną stację i dalej nie wiemy, wiemy obszar, ale nie wiemy, kto jest trucicielem. Czy jedna z tych firm, czy wskazana przez Ministerstwo Środowiska firma, czy ktoś inny? No ale ja tylko chciałam powiedzieć, że Ministerstwo Środowiska najpierw napisało, a następnie przeprosiło za to, że takie coś napisało. No trochę nieprofesjonalnie, bo tego truciciela można złapać. To, że są kontrole WIOŚ-u. Nie wiem, czy są dalej kontrole WIOŚ-u. WIOŚ może jak najbardziej niekontrolowanie przyjść, sprawdzić. I
takie kontrole powinny być. Ale też oczekuję, że nasze porozumienie, które mamy z dyrektorem, że tym chromatografem to nam przynajmniej pozwoli zawęzić ten obszar naszego miasta, gdzie to stężenie benzenu jest. A jeszcze chciałam dopytać o tą stację meteo, no bo co wam da stacja meteo? Ruch powietrza. Bo na chwilę obecną, jak jest tak zwana róża wiatrów, to tak ładnie się nazywa, no wiemy, że niedaleko nas też są duże zakłady. I jeżeli pik się pojawia w Kędzierzynie Koźlu, pojawia się w tym samym czasie, albo minimalnie, albo wcześniej, albo trochę później w tej miejscowości. I najbliższa stacja meteorologiczna, na której ta róża wiatrów jest analizowana, jest w Opolu, to jest 56 km dalej. No miejmy nadzieję, że w jakiś sposób będziemy mogli sobie to zanalizować. A w takiej sytuacji nie jest lepszy ten mobilny sprzęt do badania składu powietrza, który można sobie właśnie ustawiać, Mówi pani o tym chromatografie, tak? Tak. No mnie się wydaje, że to jest też taka będzie baza, ja tak sobie to wyobrażam, że to będzie też baza do WIOŚ-u, żeby sprawdzić, zawężyć te miejsca, gdzie to stężenie benzenu się podnosi. Tylko bardzo, bardzo to jest też trudne. Ja też wierzę, że to jest trudne do stwierdzenia, bo ten pik się pojawia i najczęściej do godziny schodzi. Czyli to jest tak jakby automatycznie, no, podnosi się i za chwileczkę schodzi. No, czasami ciężko z Opola nadążyć, nie dojedzie się, prawda? Ale są też piki, które trwają dłużej. Był chyba w tym roku już taki dużo dłuższy, chyba kilka dni trwał, ale generalnie to jest jeden dzień albo dwa dni i one spadają. I to samo pojawiają się w okolicach innej gminy w tym samym czasie. No, wiem, że wielu chemików, wiele takich mądrych głów już zastanawiało się, dlaczego i skąd to pojawia się. No ja uważam, że trzeba znaleźć truciciela, no tylko, że na chwilę obecną nikt nie złapał nikogo za rękę. A więcej dla na mnie temat... to jest tak mały działań jest. Za mało tych działań. Za A więcej mało. Na temat zdrowia mieszkańców Kędzierzyna Koźla powiemy za chwilę. Przypominam, że wciąż rozmawiamy z panią prezydent Kędzierzyna Koźla, panią Sabiną Nowosielską i teraz przekierowujemy się lekko ku zdrowiu. Ale w połączeniu także z benzenem, czy dalej można się przebadać, tak jak taka akcja była prowadzona bodajże na jesieni, prawda? Kiedy kędzierzynianie mieli okazję przebadać się na zawartość, może to zabrzmi kolokwialnie, benzenu w organizmie. Czy te badania są kontynuowane? Te badania są kontynuowane w tym roku, oczywiście w ramach badań profilaktycznych dla naszych mieszkańców. No ja tylko powiem, że nasze miasto na badania profilaktyczne wydaje 700 tysięcy złotych rocznie i w tym jest też w tym roku już benzen. Badanie na zawartości benzenu. No te badania, które zrobiliśmy w tamtym roku, no to były badania, będą na pewno bazowe, bo zawsze trzeba do czegoś porównać. Z końcem tego roku będziemy mieli porównanie, to na pewno poinformujemy, jak wygląda porównanie w stosunku do roku poprzedniego. A czy wiemy przynajmniej, czy chętnie mieszkańcy korzystają z takich badań, z tej możliwości? Ta pierwsza fala była duża, a teraz? No, trudno jeszcze to powiedzieć, bo mamy jeszcze całe pół roku, żeby można było się przebadać, no może trochę mniej, ale najczęściej też są to badania. Mieszkańcy idą na jakieś badania profilaktyczne i przy okazji też badają się na benzen. Także ja trudno mi jest powiedzieć, ile osób dotychczas jest zrobionych. No będziemy mieli wszystkie analizy, to na pewno poinformujemy, tak jak poinformowaliśmy w tamtym roku. Ale lista jest otwarta, nie ma jakichś limitów, że macie limit do przebadania. Nie, to są na każde badania. Przypomnijmy jeszcze gdzie. Szereg przychodni, rozumiem, naszych przychodniach, gdzie są badania profilaktyczne robione, naprawdę z głowy nie powiem. Rozumiem, czyli w całym mieście można szukać, pewnikiem informacje można znaleźć Oczywiście. Również na waszych stronach internetowych. Ale jeszcze jeden temat zdrowia. Podobno wreszcie Kędzierzyn-Koźle, duży ośrodek, powiedzmy sobie duże miasto, będzie miało hospicjum. Tak, pani redaktor, ja chyba analizowałam sobie taką historię, nie lubię oglądać, co było wcześniej, ale analizowałam taką historię w 2006 i 2007 tak. roku. Rozpoczęły się rozmowy na temat budowy hospicjum. Stacjonarnego, dodajmy. Stacjonarnego. Ja nie wiem, o czym były te wcześniejsze dyskusje, ale no, myśmy bardzo, przede wszystkim już w 2015 roku spotkaliśmy się z pełnomocnikiem do spraw właśnie opieki paliatywnej prezydenta Rzeczpospolitej, która nam powiedziała, jak powinno wyglądać. Pytała się, macie hospicjum domowe? No nie mamy. Macie opiekę dla pacjentów i dla rodzin?
którzy mają takie osoby. No nie mamy. Zrobiliśmy to. Naprawdę w 2015 roku dodatkowe pieniądze przeznaczyliśmy dla naszego partnera, którym był Caritas. I rozpoczęliśmy bardzo intensywne prace, jak wygląda i gdzie powinno takie hospicjum trwać. No to mówimy, na chwilę obecną Czekamy na pozwolenie na budowę. Jak dostaniemy pozwolenie na budowę i powinniśmy dostać je, no ja tak zakładam, po wakacjach albo do końca wakacji, robimy przetarg i rozpoczynamy już budowę hospicjum na osiedlu Kłodnicy, na terenie albo wykorzystując teren byłego przedszkola, które od powodzi już nie funkcjonuje. Dlatego mówię, że można wykorzystać, dlatego że to wykonawca będzie decydował, czy rozbierze to przedszkole, czy na bazie tego przedszkola, byłego przedszkola nieczynnego, zrobi hospicjum. A na ile miejsc będzie to docelowo? Docelowo to jest 10 miejsc. Dlatego to jest, mówię, na hospicjum, to nie jest miejsce, gdzie będą przebywały osoby, to będą, powiedzmy, osoby no, już na tej końcówce swojego życia. To są, żeby to, bo wiele osób myśli, że to będzie takie miejsce, gdzie będzie można przebywać i później się leczyć, ale to nie będzie takiego miejsca. Po prostu będzie normalne hospicjum. Mamy swojego partnera, którym partnerem jest Caritas. Razem też złożyliśmy wniosek o dofinansowanie. Powinno też do końca sierpnia być rozwiązanie, czy dostaliśmy dofinansowania, ale nawet jakbyśmy nie dostali dofinansowania, no chyba po tylu latach to musi przyjść kobieta i zakończyć tę 10-letnią historię. Faktycznie Chędzierzyn Koźle w tym temacie był taką białą plamą. Kiedy, prognozuje pani, kiedy to hospicjum byłoby już uruchomione? Optymistyczna wersja. Optymistycznie na przełomie pierwszego, drugiego kwartału, ale wydaje mi się, że to bardziej będzie to z końcem drugiego kwartału 2018. Ten temat chyba tylko łączy, bo nie wyobrażam sobie, żeby dzielił. Ślicznie dziękujemy za rozmowę i kibicujemy tym inicjatywom. Naszym gościem była pani Sabina Nowosielska, prezydent Chędzierzyna Koźla. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Loża radiowa.